oj. Oj. Nie, to bez oj pójdzie. Oj. Dobra. Witajcie w kolejnym vlogu, jesteśmy już w domu po zakupach. Zabrałam dzisiaj aparat, dzisiaj chciałam być vlogerką na szóstkę z plusem, ale niestety rozładował się. Włączyliśmy aparat, jak jechaliśmy do pracy, pogadałam do was może minutę, nie skończyłam nawet tego, co chciałam wam przekazać i aparat padł. Po prostu zapomniałam go wczoraj włączyć do ładowania po raz kolejny. No trudno, w każdym razie jesteśmy już w domu po zakupach. O, i chwilę was tylko podładowałam, żeby dla was rozpocząć tego vloga i już jak mi druga, także... Jak się czujecie po naładowaniu? Lepiej? Także za chwilę muszę włożyć tę baterię do ładowania. Zabieram się jak to co piąteczek za obowiązki domowe. Tu mam trochę na stole Saigon, ale zaraz to wszystko ogarnę, bo malowałam się... Możliwe, że się napiję. Malowałam się dzisiaj w salonie, bo tu było najlepsze światło, pogoda była rano pod psem, beznadziejna, zresztą jak przez ostatnie kilka dni. Ja już nawet zdążyłam włosy związać, miałam rozpuszczone, ale snapowałam dla was, wrzucałam wam rano snapy i między innymi tłumaczyłam wam, dlaczego nie było filmu, ale może o tym powiem później, naładuję was i nie padniecie, bo mrugacie, mrugacie mi, dajcie mi znać, Aga, ładuj nas. Bateria się naładowała, więc przyszłam od razu wam wyjaśnić, co się stało, że nie było dla mnie wczoraj, dla was przedwczoraj filmu. Słuchajcie, YouTube wprowadza jakieś kolejne zmiany. Moim zdaniem, i przypuszczam, że nie tylko moim, wcale to nie są zmiany na lepsze, tylko na gorsze. Nie wiem dlaczego, czasami nie pojawiają mi się pod filmami wasze komentarze, albo ja odpisuję na wasze komentarze i ich nie widzę. Kolejna rzecz jest taka, że ja wasze komentarze widzę na poczcie, a nie widzę pod filmami, albo te komentarze przychodzą z opóźnieniem. Wyświetlenia pod filmami to jest po prostu jakaś masakra. Nie wiem, nic nie idzie ku lepszemu, tylko ku gorszemu i tak jak wam powiedziałam, przypuszczam, że to nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie, dlatego nie mogłam wczoraj wrzucić filmu na YouTube, chciałam załadować film, niestety nie dało rady, nie wiem dlaczego, dlatego dałam sobie na wstrzymanie, poddałam się wieczorem, stwierdziłam, nie, nie będę walczyć tutaj do późna z YouTube'em, postaram się go wrzucić rano, jak go załaduję rano, no to pojawi się on normalnie o 15 irlandzkiego, 16 polskiego, a jak go nie załaduję, to wtedy będę się martwić, co jest grane. No ale okazało się rano, że filmik się załadował i mieliście okazję go obejrzeć wczoraj. Także właśnie dlatego nie było filmu. Ja oczywiście wczoraj vlogowałam, nie przypuszczałam, że coś takiego się w ogóle mi przydarzy. Także normalnie nagrywałam dla was kolejnego vloga. I ja go teraz w tym momencie, jak skończę nagrywać, wykasuję, bo nie będę wam rzucać dwóch vlogów w ciągu jednego dnia, bo wiem, że też oglądacie innych youtuberów i to jest dla was też cenny czas, a tak naprawdę no... Tego, co się wydarzyło, ja już nie cofnę. Nie jestem w stanie poprzestawiać teraz kolejności filmów. Jedynie, co wam wrzucę, albo się już pojawiło, albo się pojawi, nie wiem jak to Dominik wszystko poskłada, to wrzucę wam przebitkę z dnia wczorajszego, co było w kalendarzu. Bo wiem, że czekacie na otwarcie kolejnego okienka, więc wrzucę wam jedynie przebitkę, a cały materiał, który wczoraj nagrałam, po prostu wykasuję, wyrzucę i nie będzie tego jednego dnia, jeżeli chodzi o Vlogmas.
Także dajcie mi znać, co wy w ogóle sądzicie o szaleństwie YouTube'a w tym momencie, bo mnie już to tak strasznie denerwuje, tak mnie drażni. I to nie jest tak, że to się tak nagle zaczęło wszystko na YouTubie sypać. To już się dzieje od kilku tygodni, ja już to zauważyłam. I zaczęłam zastanawiać, czy się filmy w subskrypcjach nie pokazują. Jedna z was mi napisała i bardzo dziękuję za ten komentarz, że właśnie nie obejrzała ostatnich moich dwóch filmów, a na YouTubie ma odhaczone jako obejrzane. Także widzicie, wcale nie idzie nic ku lepszemu, tylko ku gorszemu. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Także to jeszcze chciałam wam wyjaśnić. Pytacie ostatnio, jak moja mama pakuje żywność, że przyjeżdża do nas tutaj z Dublina świeża. Więc my mamy taki sposób, a w szczególności właśnie w okresie zimowym, czyli teraz, no bo w lecie wiadomo, żywności nie przewozimy, chyba że suchą. Dzwonimy do firmy kurierskiej, którą zawsze już od lat wysyłamy paczki, czy stąd, czy z Polski, już wam to zresztą mówiłam, i pytamy się, kiedy wyjeżdża kurier. Pani nas informuje, że kurier wyjeżdża tego dnia, po południu, wieczorem, czy w nocy, i prosimy, żeby paczkę zabrał po drodze, czyli wyjeżdżają z Rzeszowa, wstępują do Dębicy, zabierają paczkę i paczka jedzie do Dublina. Jak moja mama pakuje żywność? Słuchajcie, nie ma żadnego specjalnego sposobu pakowania. Na pewno kojarzycie plastikowe pojemniki, jak wychodzicie na przykład z wesela, od pary młodej dostajecie pojemnik z ciastem. I moja mama właśnie w takie pojemniki zapakowała pierogi, w takie pojemniki zapakowała uszka. Jeżeli chodzi o ciasto, które zamówiła u Ząbka, miom, 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 najlepsze ciasto w Dębicy, to ciasto zapakowała w plastikowy pojemnik i te pojemniki są teraz dostępne w Biedronce, kosztują 16,99. Ja taki sam pojemnik mam, tylko chyba różowy, nie wiem jaki moja mama ma, seledynowy czy różowy, zresztą to jest nieważne. I moja mama zapakowała nam ciasto właśnie w taki pojemnik, a oprócz tego sama pobiegła sobie do Biedronki, kupiła ten pojemnik, o którym wam przed chwilą wspomniałam, bo super się przechowuje ciasto nawet w domu, czy domowe, pieczone, czy kupne, nie ma znaczenia. Nawet w domu jak pieczemy, fajnie w tym pojemniku można przechować ciasto, także te pojemniki wam z Biedronki serdecznie polecam. Cena niedroga, 16,99, a pojemnik sprawdza się naprawdę rewelacyjnie. Także ciasto zapakowane jest w ten pojemnik i tyle, słuchajcie, nie ma żadnego jakiegoś specjalnego sposobu pakowania. Zresztą paczka wyjechała w nocy w środę, tak, w środę. No i dzisiaj powinna być u nas, ale niestety popsuł się samochód na trasie i kierowca poinformował dzisiaj Dominika, że będą o 6 rano. Jak wszystko dobrze pójdzie, to powinni dzisiaj wypłynąć o 2 w nocy i o 6 będą w Dublinie. I my sobie wtedy wyjedziemy do portu, odbierzemy paczkę, przyjedziemy z pierogami do domu i będziemy mrozić. A część na pewno zostanie na obiad, bo podobno jest ich tam bardzo, bardzo dużo. A nawet nie chcę wiedzieć, ile paczka waży, wszystko się okaże jutro. Także tak to wygląda, nic innego nie robimy, tak zabezpieczamy i jeszcze nigdy nam się nic nie zepsuło. No mówię, chyba żebyśmy zamawiali kuriera w lecie i przewozili pierogi w lecie, to przypuszczam, że nic by z tego nie było. Nie byłoby szans. A teraz jest chłodno, zimno, także... Zresztą nawet jak robicie pierogi, to one też kilka dni poleżą w lodówce. Także wałówka z Polski jest w drodze. Ja zabieram się za pisanie kartek z życzeniami świątecznymi do znajomych i bliskich. W tygodniu nie miałam czasu, więc z racji tego, że jest piąteczek, mamy weekend wolny, to muszę to zrobić, ponieważ poniedziałek to jest ostatni dzień, kiedy poczta gwarantuje, że kartki świąteczne... No, jutro myślałem. Dojdą, ale skąd? Skąd wiesz, że poczta jest otwarta u nas? Jest otwarta. Jest otwarta? Do 13 chyba. No to... to jutro wyślemy. To jutro chyba wyślemy. Tak, to nie, na to pewności. Na pewno wyślemy jutro, bo myślałam, że poczta jest jeczynna tutaj u nas. Jest. Aha, jest. Dobra, także zmiana planów, wysyłamy jutro, żeby w 100% kartki doszły, bo nie wszystkie, ale duża część tych kartek powędruje właśnie do Polski. No i kartki już widzieliście, bo wam pokazywałam. Kupiliśmy je w Debenhams. Stary mój kalendarz, w którym mam wszystkie adresy, wszystko tutaj mam zanotowane. Długopis bez zatyczki. Pytanie dlaczego? Kto mi buchnął zatyczkę już? Lili ma gdzieś schowaną. Tak. Lili, a teraz zagląda, bo ja się bawię długopisem, zaraz tu wskoczy na stół. A jak zagląda? Jak zaglądam na długopis? Dobra, ja zabieram się za pisanie kartek świątecznych.
Dzwoniliśmy właśnie do pana kuriera albo panów kurierów, nie wiem czy jedzie dwóch, czy jedzie jeden. Paczka będzie jutro o 6 rano w Dublinie i umówiliśmy się, że będziemy dzwonić do nich rano i wyjedziemy sobie po paczkę. Znaczy nie wiem czy razem, czy tylko operator pojedzie, ale tak czy siak będę musiała wstać, bo jak Dominik wróci z paczką, no to będę musiała od razu zabrać się za mrożenie pierożku, bo moja mama zaznaczyła nam dzisiaj, że jak tylko paczka będzie, to masz wstać i wszystko pomrozić, żeby to nie stało w ciepłym mieszkaniu. Ja mówię, mamo, wiem, zrobię to, także... Paczka będzie jutro rano, bardzo miły pan, sympatyczny, także bardzo się cieszymy, tam są podobno jakieś niespodzianki, jest jakiś prezent, którego nie mogę otworzyć, Jezu, takie paczki to sprawiają taką radość, a największa radość to te pierogi i uszka na Wigilię, ja już się nie mogę doczekać i operator chyba też, bo Dominik uwielbia ruskie pierogi z papryką słodką w proszku i z magą, odgrzewane na patelni, takie złote, chrupiące. Ja lubię każdą wersję, i taką. A jakie wy pierogi lubicie? Czy lubicie jakieś, jakie są wasze wariacje pierogowe, czy na przykład ruskie, czy z kapustą, czy z owocami, czy z mięsem? Nie lubię, ja nie lubię. Dominik też nie lubi z mięsem. Jesz czy nie? Nie. Nie, raczej nie. Z kapustą słodką. Z kapustą słodką, ale no muszę ci poinformować operator, że teście was zrobiła z kapustą kiszoną. No ale kapusta jest kapusta. Kapusta jest kapusta, a ja jestem kapuściara taka, ja uwielbiam kapustę. Ja potrafię szatkować kapustę świeżą i chrupać. Uwielbiam. Kapuściana dziewczyna. Także dzisiaj krótki wieczór, bo rano ktoś musi wstać. Nie. Nie Lili, operator. Nie. To musi stać się po piątej, żeby wypić kawę i pojechać po paczkę, nie? Ja wstanę, zjem śniadanie, wypiję kawę. Super! Ale opuść mnie, jak z paczką wrócisz. Nie, obudzę cię, jak będę wychodził. Nie będę. I powiem, czekaj. Z woreczkami. Tak. Na pierogi. Dobra, jutro będzie vlog bardzo wczesny, bo jeżeli ja wstanę, to was też obudzę, nie odpuszczę wam pakowania pierogów, będziemy liczyć po 25 do woreczka. Dobranoc i do jutra, pa!